Jest efekt. No super. Tak. Jest to nowe to ja już mogę wykończenie. iść do domu. Możesz iść do domu. To się tu tak przyciąga. Gość specjalny. Ulrike. Tak. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj w nieco innej odsłonie, bez makijażu, ale to za moment się zmieni, bo przede mną tutaj właśnie stoi Paweł Borkowski, który za moment zrobi mój piękny jesienny makijaż. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Nakładamy bazę. Ja nakładam bazę w ten sposób, że wyciskam, rozmasowuję i ujdzie. I teraz tak, mam przygotowaną gąbkę i mam przygotowany pędzel. Proszę bardzo. Dlaczego? Najpierw nałożę sobie na zasadzie ciapek na twarzy podkład, a potem gąbeczką będziemy tapować. Dobrze. Działamy. Fajnie, nic się nie odróżnia od szyi. To jest ważne w przypadku, kiedy mamy golf, nie nakładamy na szyję, wiadomo. Tylko tutaj na krawędzi żuchwę ładnie rozcieramy, żeby wszystko było idealne. Można lekko musnąć na uszy, tak, bo one się czerwienią. Teraz mamy zmianę temperatur i to jest istotne. O, dosłownie to, co zostało na pędzlu, lekko muskamy. Kolejny krok. Korektor. Korektor. Tak, korektor nakładamy pod oko i to, co jest ważne, należy pamiętać, że zawsze wewnętrzny kącik oka musi być maksymalnie rozświetlony. W zewnętrznym kąciku minimalna tylko ilość korektora. Z uwagi na to, że jednak mimika pracuje, o, mniej więcej tak powinno to wyglądać, tak? Czyli więcej w wewnętrznym kąciku, mniej. I teraz zależy od Ciebie, czym chcesz aplikować. Możesz opuszkiem palca, wtedy rzeczywiście bardzo ładnie, miękko tam się wtapuje ten korektor, ale można też i pędzelkiem. Tak, ja może zrobię odrobinę pędzelkiem, żeby równomiernie rozłożyć w tych takich niedostępnych dla palców przestrzeni. Korektor można jeszcze używać, bo jakby z powrotem powraca do łask technika, czyli krzyżowo, tak, na twarzy, dla efektu rozświetlenia. Oczywiście dawniej to było stosowane w momencie, kiedy nie było aż tylu rozświetlaczy w kamieniu. Natomiast jeżeli nie mamy rozświetlacza w kamieniu, możemy bezpośrednio nałożyć rozświetlacz na tak zwaną Pocahontas, czyli na najbardziej wystające, wysunięte części, na pewno nad łukiem kupidyna, na pewno tutaj bródka i można było jeszcze centralnie na kości, tak, to nie jest pod okiem, ale na kości. Natomiast odrobinę może zaznaczę takimi oksami, tak? Bardzo często też się tego korektora używało jeszcze w tej przestrzeni, tak? Żeby ładnie rozświetlić i spłycić nasze mimiczne bluzdy. I wtedy, jak mówimy na Pocahontas, to Panie doskonale wiedzą, w którym miejscu to nałożyć. Paweł, kolejny krok, mamy już podkład, mamy korektor, co będziemy teraz robić? Teraz troszeczkę będziemy modelować twarz za pomocą światło cienia. To nie będzie konturowanie, to będzie lekkie modelowanie, dlatego użyję ciemniejszego podkładu, double wear'a. Tutaj w przypadku akurat mam klasyczny double wear. Stain to jest taki ciemny. To jest 5N2, ale pamiętajmy, żeby ta N-ka była ten neutralny pigment, tak? Ta donacja. Bo jeżeli byśmy dali ciepły, to troszeczkę byłby dysonans pomiędzy odcieniami. To będzie wyglądało na początek nieco dziwnie, aczkolwiek... Ale zobaczcie, co robi Paweł. Zobaczcie. Paweł, nie wybiera, nie wkładasz pędzelka do buteleczki, tylko do skówki. Do skówki, dokładnie. To wiem, że na pewno za dużo mi się nie nałoży. No. Taki odcień. I co robimy? Generalnie tak, jakbyśmy do konturowania mieli to nałożyć pod kością policzkową. W ten sposób. O. Następnie tą gąbeczką, którą blendowaliśmy, zaczynamy sobie tapowywać tutaj. I teraz tak, w momencie, kiedy na przykład stwierdzę, że jest mi troszkę za mocno, bo na przykład jest dużo tego nałożyliśmy, tak? To biorę sobie ponownie odrobinę podkładu, tego samego, tylko już nie nakładam na twarz, tylko maksymalnie w gąbkę wtapiam. O, o i tutaj. Można tutaj. I to też warto pokazać, bo
Tak, zdarzają się takie wpadki, pani ma od razu, tak, myślą, że jest nie źle. Trzeba zmywać swojego makijażu, tylko można sobie go poprawić. Spójrz, jest taki rumień na twarzy, nie? Jeszcze tak naprawdę sweterek też... Czy rumień, właśnie no sweterek się też podbijać, tak nie? Mhm. No. Puder. Ulubiony. Ulubiony, obowiązkowo. Tak. Na jakiej zasadzie nakładam puder? Generalnie w ten sposób, że tylko strefa ta mnie interesuje, tak? Czyli wgniatam w czoło. Wgniatam w nos. Pod nosem broda. Dobieram. Tu, gdzie mamy zazwyczaj rozszerzone pory i najszybciej nam schodzi podkład. I lekko na zewnątrz. Tu, gdzie mamy lekko rozszerzone pory. Zauważ, że ja też przy... gniatam włosie. No właśnie chciałam to powiedzieć. Żeby ten pędzel był taki bardziej taki płaski. Tak. Ja tworzę tak jakby teraz taki puszek, tak? Bo to jest taka stara technika charakteryzatorska akurat. I na zewnątrz. W tej partii nie pudrujemy. Dlaczego? Bo tu zawsze jest skóra przesuszona. Świetnie. Voilà. Róż odcienią Peach Passion numer 310. Ja wiem, że Anita używasz tego różu, tak, używałaś, bardzo lubisz. Jest tak, piękny, delikatny. Kobiet, myślę, że do każdego typu skóry będzie pasował odcienie. Czy do brunetki, czy dla brunetki, czy dla blondynki. Tak. Piękny jest ten kolor. Nabieramy sobie delikatnie i lekko. Można się uśmiechnąć, bo to bardzo często pomaga, tak? Może nie aż tak szczerze. I na lekko uśmiechniętej twarzy po prostu muskam sobie tym różem na kości policzkowej. To, co dzisiaj przygotowaliśmy, to na pewno paletę do brwi. Paleta do brwi Estée Lauder oczywiście. Jest to numer 2, brunet. Jak będziemy podkreślać brew? Pamiętajmy, że współcześnie, teraz już, brwi nie podkreślamy tak bardzo intensywnie, jak ma to miejsce na Instagramie, tak? Niestety kobiety raczej zagraniczne. Paweł, czy ty bijesz do mnie? Chodzi o to, że nie robimy sztucznych bardzo brwi. One mają być podkreślone, ale takie na miarę, tak? To, co zrobiłem na początek, czystą szczotką przeczesałem brew, żeby ona fajnie wyglądała. Tutaj mam pędzelek skośny do brwi. Oczywiście takie zestawy mają jakieś tam aplikatory, ale to są aplikatory, których tak może nie do końca ufam. I teraz tak, nabieramy sobie odrobinę. Na końcówkę. Ten ciemniejszy. Ten ciemniejszy, tak. Na końcówkę. Wydłubka. I teraz zaznaczam dolną linię brzegową. Ta dolna linia brzegowa... Ja też tak robię. No widzisz. Udało się. No, ale ja nie pytałem wcześniej, jak robię. Ja wiem, że nie. No. Zaczynamy robić makijaż oka. Będzie to paleta Rosy Nudes z Estée Lauder. Paleta typowo jesienna. Podoba ci się? Piękne te kolory. Na początek korektor. Ten sam korektor, który był pod oczami. Nakładam lekko na powiekę jako bazę. A ten jest taki już właśnie troszeczkę bardziej w tą aurę jesieni wchodzimy. Kamaczko i nakładamy na część ruchomą powieki naseczkiego wgniatania. Cała ta paleta ma odrobinę właśnie takich beżo-brązów, raczej w cieplejszych tonach. Jest lekko perłowa, ale to absolutnie w niczym nie przeszkadza, bo to wykończenie jest teraz bardzo mocne. Just for tonight. Teraz delikatnie sobie wyblendujemy. Proponuję totalnie czysty pędzelek. O, jest to miotełka. Teraz pędzel, który jest bardziej zbity, jest też taka miotełka. Główka będzie do tyłu, w tył główkę i spójrz na dół. I wtedy idealnie akcentuje się to załamanie, to tutaj właśnie. O. Może być tak, będę potrzebował dwóch pędzelków. Będę potrzebował jednocześnie tego pędzla i podobnego, który będzie miał jeszcze bardziej wysuniętą końcówkę.
taka różnica. Tylko bardziej szpiczasto. Dokładnie. Mhm. I teraz wybieram sobie cień. Tutaj powiem szczerze, że teraz bym wybrał sobie cień matowy. Cień matowy brąz dla zaznaczenia ramy oka, a potem na tym matowym brązie bierzemy ten bądź ten cień. Ja myślę, że wybierzemy ten, żeby bardziej go podbić, tak? Okay. Żeby to było bardziej podkreślone. Dlatego o, na ten pędzelek wybieram. Zawsze tym nadmiar szykujemy. Główka jak jest do tyłu, to teraz subtelnie samą tą końcówką akcentuję tę ramę, to samo. Let me know you want it too. Don't know what you need. Teraz podkreślimy sobie jeszcze lekko załamanie i uwaga, tutaj zrobię lekką mieszankę, ponieważ ja sobie pomieszam te dwa kolory. Które? Ten. O, dobra, dobra, mamy. Dwa. Odrobinę brązu, znowu na ten... Taki mocny. Tak, taki szpiczasty pędzel i odrobinę tego. Czyli ten kolor będzie gasił intensywność tego brązu. Do tyłu główka, patrzymy na dół. I tylko tu w zewnętrznym kąciku starajmy się to zaznaczyć. Teraz, uwaga, wracam do tego najjaśniejszego cienia. Po co? Ponieważ chcę teraz ładnie wyrównać to przejście. Tak, mam świadomość, że jest to perłowy cień, absolutnie się tego nie boję, bo to jest teraz bardzo fajne. Finalnie też, jeżeli przeszkadza nam za bardzo ta perła, to możemy połączyć ją nawet z pudrem. Nie ma absolutnie problemu. Bądź tak jak teraz to robię, opuszkiem palca ją rozsmarować, ona tam zostanie, ale w minimalnej ilości. Tych technik jest naprawdę cała masa i pamiętajmy, to nie jest tak, że ja pędzlem naniosę i zostawiam, tak? I to są makijaże, powiem ci tak, to są makijaże, sorry, że to moje komentarze, ale słuchajcie, to są makijaże, które są tak naprawdę najbardziej pożądane w tym świecie właśnie fashion, w tym świecie takim ścianek, gdzie chodzą gwiazdy. Pamiętajmy, że różnorodność typów urody powoduje, że u każdego wygląda to zupełnie inaczej, natomiast makijaż oka ma być bardzo prosty. On nie może być złożony, to nie może być paf na powiece, bo to będzie absolutnie sztuczne. A wiesz, dlaczego my się tak dobrze dogadujemy? Bo lubimy takie same makijaże. Chyba tak. Ale to też jest ważne. No, ja tyle lat pracuję i ja jednak hołduję naturalności, kobiecemu piękno, a nie jakby szpeceniu i zamalowywaniu. Tak, makijaż ma podkreślać naszą urodę. Tak? Zdecydowanie tak. Jakieś dodatkowe walory i tak dalej, ale jednak pielęgnacja jest najważniejsza. Oczywiście, pielęgnacja to jest absolutny must have, podstawa. Chciałabym złożyć reklamację. Otóż Paweł Borkowski wykonał mi makijaż, ale rzęs już mi nie pomalował. Nie, rzęs nie pomalowałem. Pomaluję na życzenie klientki, natomiast ja uważam, że każda kobieta zawsze najlepiej sobie wytuszuje rzęsy. Dlaczego? Bo ty znasz swoją granicę, wiesz, że możesz dotrzeć do tej nasady. Makijażysta tam nie dotrze, bo jeżeli nawet dotrę, to bardzo często jest tak, że klientka się boi i za chwilę łza poleci, a jak łza poleci, to rozpuści makijaż, albo jak się rozpuści makijaż. Albo oko, tak też się zdarza. Oczywiście. I włożysz tą szczoteczkę tam do oka, masakra. Teraz nakładamy odrobinę rozświetlacza i uwaga. Uwaga na ten blask i błysk. Linia brąz godes i jeszcze jest gdzie niegdzie do zdobycia. Jeszcze jest. Jak wszędzie zawsze jestem, to... Ojej, no to po prostu zobacz. Przepiękny jest, ja wiem. Wiem, że jest przepiękny, jest ten rozświetlacz. Wow. Na dłoni troszeczkę sobie pozwolę. Wow. Żeby nie było za bardzo wow. I lekko. Lekko dosłownie puchniemy i za chwilę to jeszcze. Co tak lekko? Dawaj więcej. A chcesz więcej? Lubisz więcej? O, teraz zobacz, jaki mama błysk. Piękny. Powiem tak, gdybym to ja robiła makijaż,
a wy mnie doskonale znacie, to ja bym pewnie teraz przy takich mocniejszych oczach nałożyła jakiś bezbarwny błyszczyk, pomadkę, ewentualnie jakiś bardzo taki jasny, nudziakowy kolor. A Paweł, co ty mi dzisiaj zaproponujesz? Jedna z tych dwóch propozycji. Poczekaj, nie widać. O. To jest Tom Ford. Nie Estée Lauder, ale Tom Ford. No i kochani, jedna nazywa się pomadka Black Dahlia, a druga Velvet Sherry. Ona, ta jest naprawdę black. Ta jest naprawdę. Ale powiem wam, że to jest taka ciemna czekolada. Piękny ten kolor. Coś mamy takiego. Jeżeli już chcemy wchodzić w tę aurę jesienną, oczywiście najprościej, najbanalniej byłoby zrobić nude efekt. No tak. I wtedy będzie typowo dzienny makijaż, tak? Ale my dzisiaj zaszaleniemy. Możemy, jeżeli chcesz, to możemy nałożyć. Nie, bo wiesz, ja mam, rzadko mam takie okazje, że mogę sobie zaszaleć, a dzisiaj chcę. Dzisiaj tak. Chcesz, to którą? Decyzja w tym momencie należy do ciebie. Tutaj to będę wyglądać już trochę chyba za ciemno. No, wybieramy to. A ta będzie tak. Idealna, brązowa. Czyli stawiamy na... Velvet Sherry. I co, konturówka. Mamy początek. Konturówkę w odcieniu wina na początek. Czyli jedziemy z obrysowaniem ust. Tak? To, co ja zawsze robię i zawsze powtarzam klientkom, to rysujemy kąciki do góry zaznaczamy linię, łódeczka, rysujemy zewnętrzne. Można wypełnić konturówką całe usta. Nie, jeżeli ktoś lubi, jeżeli nie, można na pewno ją rozetrzeć. Bardzo dobrze jest samodzielnie opuszkiem palca rozetrzeć ten kontur, żeby nie był taki intensywny. Na pewno nie zostawiamy po prostu wyrysowanej linii, tak? To absolutnie. To, co jest dobrą techniką, to jest warto wziąć sobie pędzelek, odrobinę podkładu czy korektora. A i chodzi ci o konturę pewnie? Tak, tutaj lekko o. Ja to zrobiłem za pomocą podkładu, bo korektor jeszcze dodatkowo by podbił, bo jest jaśniejszy, a to byłby olbrzymi kontrast przy tego typu pomadce, przy takim kolorze w zasadzie. Voilà! Mamy to. Jakie mam białe zęby teraz. Piękne. Piękne. No i co? Jak wam się podoba? Mam nadzieję, że się bardzo podoba, bo mi się Anita bardzo podoba. Bardzo, tak, bardzo. Paweł oczywiście jak zwykle, no chodź teraz, pokaż się tutaj, o. Cześć. Jesteśmy już we dwoje, zobaczcie. Makijaż gotowy. Oczywiście tak jak wspomnieliśmy, ta ciemna pomadka to jest takie nasze dzisiejsze wykończenie, dodatkowa propozycja. No ale widzicie, błysk jest, brązy są. Na oczach pamiętajcie, nie ma żadnej kreski, ani eyelinerem, ani kredką, nie ma tej kreski. To oko musi być otwarte, ono musi być takie, takim soft smoky, bo jest wycieniowane właśnie tak miękko, a nie graficznie, co powoduje ten taki hypnotizing. Hypnotizing. No dobrze, kochani, dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy do naszych kolejnych filmów. Cześć!